W dzisiejszym odcinku ponownie zagramy sobie Amandę i z tego co widzę jest to o wiele lepsza wersja, która jest inspirowana grą, która ostatnio miała premierę. Nie to co ostatnio pokazywałem, bo to było w sumie troszeczkę dziwne, ale i tak polecam sobie oczywiście sprawdzić ten film, a tutaj jesteśmy na strychu i bardzo mnie ciekawi jak to będzie wyglądało, czy będzie dokładnie tak samo jak było właśnie w zwykłej grze. Także epizod pierwszy, musimy włożyć kasetę, jesteśmy oczywiście tutaj na poddaszu. Zastanawiam się czy są wszystkie te zagadki, które właśnie powinny być. Mamy jakieś klocki, okej, okay. Tutaj mamy skrzynkę, spoko. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wy pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i oczywiście zostawić lajka, jeżeli chcielibyście więcej tego typu rzeczy. Podobno jest to bardzo straszne. Takie było ostrzeżenie, żeby uważać, więc zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście takie będzie. Jest Amanda, jest Wooly, spoko. Hej, jestem Amanda. Okej, okay. Czyli w ogóle muzyka jest dokładnie taka sama jak w grze. Cześć, ja jestem Wooly. Bardzo możliwe, że to będzie o wiele lepiej odwzorowane. Dzisiaj zrobimy ciasto, nie wiem, jabłecznik po prostu, tak w sumie można to nazwać. W ogóle tu jest sklep jakiś. O, ja uwielbiam bardzo ciasto z brzoskwiniami chyba. A jakie jest twoje ulubione ciasto? Jaki rodzaj ciasta jest twoim ulubionym? I pewnie będziemy musieli... A, apple pie, peach pie, pumpkin pie, cherry pie. Ja wezmę sobie... Oczywiście apple pie, tak? Muszę kliknąć na to, dobra. I widzieliście, takie dymki były. I pewnie jakbym nic nie wybrał, to Amanda by się zdenerwowała i zrobiła mi krzywdę, więc musimy... Okej, okay, czyli musimy na początku pokroić jabłka. Pytanie, czy tak będzie wyglądało moje pierwsze zadanie tutaj. Oczywiście wiesz, jak pokroić jabłka, prawda? No wiem, to jest bardzo proste. Palcem? Wiecie co? Oczywiście, że palcem się kroi jabłka. O, musisz się pośpieszyć. Oho, ona się za chwilę zdenerwuje. Dobra, to pizzą. Na pewno pizzą się. Nie wydaje mi się, że to będzie działało. To może... może łyżką? Okej, musi się pośpieszyć, dobra, czyli na razie się Amanda nie zdenerwowała. O, bardzo dobrze, ty, ona ma nóż w ręce, dziwnie to wygląda, bardzo dziwnie. Musimy użyć ostrego noża. Nie wydaje mi się, że powinniśmy to robić sami, powiedziała owcia. Ale to dobrze być odważnym, kiedy jesteś sam. Tak, coś takiego. Ty, o, zobacz, jestem piratem, haha. W ogóle żałuję, że nie ma dialogów. To by było o wiele lepsze. Ale to nie wygląda, jakby było to bezpieczne. Dobra, spokojnie. Spokojnie, owcia, Amanda wie, co robi, prawda? Okej, okay, Wooly. Więc pokrójmy jabłka. Oho. Okej, okay, to było naprawdę trudne. Było tutaj jakieś takie dziwne cięcie. Mamy prawie wszystko, aby zrobić nasze ciasto. Potrzebujemy tylko cukru. Cukier pewnie będzie w którejś szafce, prawda? Czy wiesz, gdzie trzymamy cukier? Tak, oczywiście, że wiem, gdzie trzymamy cukier. Czy to jest w lodówce, czy w umywalce, czy gdzieś tam w szafce? Ja bym powiedział, że tutaj, w tym miejscu, w jakiejś szafce. Wow, super, to zróbmy ciasto. Ciekaw jestem, czy istnieje osoba, która trzyma cukier w lodówce na przykład. Czujesz zapach jabłek i cynamonu? Okej, okay, więc czas, aby upiec to ciasto. Aha, ja myślałem, że ono już jest gotowe. Tak, w sumie tak trochę wyglądało, nie? Najpierw rozgrzejmy piekarnik na... Ile? Nie widziałem, ile tam stopni. 200 ileś? Nie powinniśmy używać piekarnika sami. Warto zapytać zawsze rodzica o pomoc. No tak, bo się poparzysz albo coś takiego. Nie wiem, gdzie oni są teraz. O, właśnie. Rodzice Amandy zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Jesteśmy sami, Wooly, i pewnie będziemy sami musieli robić. Czyli 425, rozgrzewamy, dobra, nie wiem dlaczego, skąd mi się wzięło 200. Wsadzamy jabłko do naszego, wiecie, naszego tego pojemnika, że tak powiem, i na 40 minut nastawiamy piekarnik. O, i nasze ciasto jest już gotowe. No dobra, to jak widzicie, bardzo szybko się to ciasto zrobiło. Nie mogę się doczekać, żeby zjeść to ciasto. Czy ten jabłecznik, czy jakkolwiek by się to nie nazywało. O, i tak, mam zaraz zadanie, czyli jest to dokładnie odwzorowanie właśnie Amandy, ale zarąbiste. Czyli tak, wsadzamy to tutaj, okej. Okay. Apple in tin, dobra, wszystko się zgadza. Teraz bierzemy, wsadzamy te dwa jabłka, w ogóle to jest dziwne, nie? Wsadzasz takie jabłka w całości, żeby zrobić ciasto. W ogóle, ty, ten piekarnik jest większy ode mnie. Teraz sobie zdałem sprawę. I nastawiamy, tak, tutaj na 40 minut. Sorki, że kamera zasłania. Nie wiedziałem, że po prostu będzie w tym miejscu właśnie ten timer, ale spokojnie, ja sobie tutaj to poradzę. I bierzemy na 420... Nie. O, dobra, udało się. I powinniśmy kasetę dostać. Tak, epizod drugi. Wszystko jest tak, jak być powinno. Zastanawiam się, czy będzie jakiś na przykład inny ending albo coś w tym stylu. Może?
Może coś takiego tutaj zrobili. Dobra, zaczynamy z epizodem drugim. Mamy oczywiście trzy sklepy. Standardowo CBF. Dobra, tam były jakieś klocki. To będę musiał zapamiętać. Cześć, jestem Amanda, ja jestem Uli. Czy tam owcia, nieważne. Czekajcie, what do you like best about... Aha, czyli co ci się podoba najbardziej w twoim sąsiedztwie? To super. Aha, bo ja miałem odpowiedzieć. To najbardziej w moim sąsiedztwie podobają mi się sklepy, oczywiście. O, mamy dużo przyjaciół w naszym sąsiedztwie i chciałabym wysłać coś specjalnego dla mojego przyjaciela. Potrzebujemy najpierw iść do sklepu, w którym możemy kupić kartkę. Albo kartę taką, wiecie, którą się wysyła. W którym sklepie znajdziemy? Oczywiście na post office, prawda? Oczywiście. Nie. Okej, to nie. Chyba chodziło o inny sklep. Dobra, no to idziemy po prostu do takiego zwykłego, wiecie, do Żabki idziemy. Powiedzmy sobie wprost. O, tutaj było jakieś takie dziwne cięcie znowu. Wybierzmy naszą kartkę. Mamy kartki urodzinowe. Mój przyjaciel pomógł mi, gdy byłam smutna. No to jaką kartkę powinniśmy wysłać? Tą chyba. No bo to jest na... thank you card. Get well soon card. Tom, oczywiście. O, nie mam całego dnia. Czekaj, jaką kartkę mam wysłać? Thank you card? A, bo chcę mi podziękować. No tak. Dobra, po prostu coś mi się w głowie przestawiło i nie tak to powinno wyglądać. A, dobra. Znowu jakieś dziwne cięcie. Okej, okay. Trochę podejrzane to jest. Kiedy przyjaciele robią jakby miłe rzeczy, to bardzo ważne, aby im podziękować. Chcę, aby mój przyjaciel był specjalnie traktowany. Bardzo specjalnie. Czy mogę, gdzie mogę znaleźć jakby jakąś specjalną rzecz, którą mogę mu kupić? Chcę, aby mój przyjaciel dostał specjalny jakby prezent. Gdzie mogę kupić specjalną rzecz dla mojego przyjaciela? No to ja bym powiedział, że tutaj, w piekarni. Oczywiście, kupisz mu, nie wiem co, jakąś drożdżówkę, albo pączka, albo chleb po prostu mu kupisz, żeby sobie zjadł. Amanda, to jest bardzo dobry pomysł. Albo babeczkę, właśnie. Wszystko tutaj pachnie bardzo dobrze. Chcę kupić mojemu przyjacielowi trochę... co powinnam kupić mojemu przyjacielowi? Aha, czyli ona sama nie wie. Cupcake, ice cream, lody mu kup. Czekaj, to co ja mam mu kupić? Przecież to ja wybieram, prawda? Ciasteczka? O, to wyglądają bardzo smacznie te ciasteczka. Rzeczywiście, wyglądają w sumie jak ciastka PNG po prostu. Mamy jeszcze jeden... Czekajcie, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, aby powstrzymać nasze, nie wiem, nasze sąsiedztwo. Paczka jest gotowa do wysłania. Ta osoba żyje bardzo daleko ode mnie. W sumie wydaje mi się, że w podstawowej wersji gry to dla Uliego próbowaliśmy ogarnąć właśnie tą kartkę i tak dalej. Większość sklepów jest zamknięta. Prawdopodobnie nie możemy tego wysłać teraz. Nie no, jak możemy? Nie możemy, skoro poczta tutaj jest. Ale muszę to wysłać do mojego przyjaciela. Okej, czas iść na pocztę. Dobra, może coś tam źle tłumaczę? Bo jakoś tak dziwnie, nie? To jest. Wyślijmy paczkę do mojego przyjaciela. Spoko. Mam nadzieję, że znasz adres. Jego imię to... nie pamiętam, jak się nazywa mój przyjaciel. Oj, masz dziury w pamięci. Czy możesz mi pomóc? Oczywiście, że mogę ci pomóc. I to będzie Uli. Musimy wrócić niedługo. Dobra, nie musisz tego teraz robić. Okej, okay, ale ona chce wysłać to. Nie, muszę to wysłać do mojego przyjaciela. Pomóż mi. Oho, Amanda już się powoli zaczyna denerwować. Więc do kogo ta paczka musi iść? Amanda, Zach, Kate, Day. Do Amandy? Nie, to nie jest mój przyjaciel. Czekaj. To nie ma tutaj Uliego? Zach? Możesz się pośpieszyć? Nie, no nie mów, że... Oj, Dave? To nie jest mój przyjaciel. Halo, Uli, pomóż mi. Ja nie wiem, do kogo mam wysłać to. Okej, do Kate. Ale czemu akurat do Kate? Skąd się ta Kate wzięła? Bo nie za bardzo chyba wiem. Mam nadzieję, że spodobają mi się te ciastka, które je wyślę. Tak, będzie paczka szła tydzień i będą zgniłe ciastka. O nie, czekajcie, CBF było? O kurde, CBF? Jest, dobra, udało mi się. Już myślałem, że wiecie, będę miał... będzie z tym mały problem. Dobra, dawaj mi to. Cyk, wkładamy tą kasetę. Zobaczymy, jak to będzie tutaj działało. Na pewno jest bardziej rozbudowana ta gra, niż to, co graliśmy ostatnio. I jest lepiej zrobione, nie? Ej, to ty. O, cokolwiek ty robisz, nie... O nie, owcia płacze.
O nie! W ogóle jaki bardzo smutny... smutny teren. Uli miał wypadek. Ciekawe, kto mu pomógł w tym wypadku. Wypadek staje się wtedy, kiedy coś złego się dzieje. I to nie zawsze jest kogoś wina. Wypadki mogą się wydarzyć w twoim domu, albo w innych miejscach. I możesz zranić praktycznie każdego w ten sposób. Okej, okay, dobra. Czyli dzisiaj graliśmy po prostu, bawiliśmy się i Uli o coś się tam potknął, nie wiadomo o co. Ja nie, oho. Widzicie? Uli próbował wytłumaczyć, że tak naprawdę tu Amanda odpowiada za to. Gdzie Uli go boli? Oczywiście boli go tutaj. Kolano go boli. Tak, to prawda. Uli zranił się w swoje kolano. To jest dziwne, nie? Że to jest aż tak dobrze odwzorowane. Kto może pomóc, jeżeli ciebie boli coś? Amanda, oczywiście, że Amanda. Czemu tutaj jesteś? Oho. Spróbuj jeszcze raz. Prawie nam się udało to zrobić. Dentyst. Dobra, doktor, już nie będę się z nią bawił. Bo ona chyba już jest na skraju, wiecie, wytrzymałości i lada moment może mnie zaatakować. Weźmy Uliego do szpitala. Dobra, Uli. Czy będziemy mieli kolejną kasetę? Co jest? Oj. Ja nie chcę tam podchodzić. Kurde, chyba będę musiał. A czemu nie ma epizodu trzeciego? Czyli wzięliśmy go wzięliśmy tego Uliego do lekarza, ale tam przecież dalej były rzeczy. Chyba, że to jest zrobiona gra jeszcze na podstawie dema, bo z tego co pamiętam była taka wczesna wersja za darmo dostępna i możliwe, że to jest właśnie na podstawie tego i trzeba będzie poczekać na nową aktualizację. Uwaga! No halo? Open. No ja nie chcę tego otwierać, ja bym chciał otworzyć tą skrzynkę. Dobra, tutaj na pewno będzie kaseta. Epizod trzeci. What? Co jest? Ej, nie kojarzę, żeby coś takiego było. Jest, spotkaliśmy Amandę i tego, i Uliego. O, co wy tam robicie? Znaczy, co ty tam robisz w sumie, bo to jest, wiecie, tak jakby tam więcej osób grało, a ja gram niestety sam. Nie bądź potrącony przez samochód. Dobra, spokojnie poradzę sobie. Chyba, że to też jest w normalnej grze, a ja tego nie odblokowałem. Jeżeli tak jest, to sorry. Po prostu nie wiedziałem o tym. Mamy 30 sekund i w ogóle ona się śmiała z tego, że my możemy zostać potrąceni. Dobra, Amanda, jestem na miejscu, siema. Mogę pomóc Uliemu? O, udało ci się to zrobić. Okej, okay, zarąbcie się. Teraz pójdziemy do zoo. A, na farmę taką. Są kurczaki, świnie i krowy. Podążaj za mną. Amanda, co ci się stało? Amanda się przewróciła jakoś losowo. Dobra, to było dziwne. Czyli jesteśmy jednym z bohaterów kasety. O, jaka słodka farma. A, dobra. O, posiadanie rodziny jest naprawdę spoko. Jak widzicie, Uli zatkał sobie twarz, żeby po prostu nie mówić. Widzę mamę kurczaka i dziecko kurczaka. Już mamy dwa jajka i powiem wam, że mogą być dość dobrze ukryte. Może tutaj w tym środku będą. Halo, mogę to... Okej, nie mogę tego otworzyć. Tutaj w ogóle za tą... za murkiem są. Ja byłem przekonany, że wiecie, że te jajka wszystkie będą... raczej poukrywane tutaj na miejscu. A okazuje się, że nie. Cyk. 5 jajek. Teraz obstawiam, że jedno będzie gdzieś tutaj. I o, dobra. Mamy rzeczywiście jedno i ostatnie. Gdzie może być ostatnie jajko? Może za tym? Za tą budką? Nie, nie ma. No i najgorzej, nie? Jak nie widzisz tego ostatniego jajka, które gdzieś tutaj przecież powinno być. Może na górze? Wiecie co? Oddalimy. A, jest za drzewem. Dobra, małe oszustwo, ale udało się to zrobić. Także jajka udało się zebrać. Spoko. A nie widzę w ogóle nigdzie kogutów. Są tylko i wyłącznie kury. O, nie! Co się stało? Mały kotek! Gdzie jest twoja rodzina? Ale w ogóle ładnie ten kotek wygląda. Wygląda na to, że ten kotek jest samotny, bo nie ma rodziców. Gdzieś zgubił. Jak myślisz, że się czuje ten kotek? No pewnie jest samotny. Prawda? Albo jest szczęśliwy. Zależy od kotka. Jest zmęczony, jest szczęśliwy, smutny, czy zły. Dobra, jest zły ten kot. A nie, to nie to. Wiecie co, kusi mnie, żeby nie odpowiedzieć jej na wszystkie te... znaczy, nie odpowiedzieć jej na to i zobaczyć, co się stanie, ale może nie będziemy tego robili.
spróbujemy zrobić good ending, chociaż nie wiem w sumie na czym polega ten good ending. O, nie ma nikogo, kto by ją kochał. Nie ma nikogo, aby jej pomógł. I kotek zamruczał. Czy pomożesz samotnemu kotkowi? Tak, oczywiście, że mu pomogę, ale już mi kusiło, żeby... Nie? Czekaj, powiedziałem, że tak. Co to oznacza, że nie pomożesz kotkowi? Czemu? Czemu nie chcesz mu pomóc? Oho. Ojeju. Z Amandą coś się dziwnego dzieje. Bardzo dziwnego, ale ja przecież ja powiedziałem, że pomogę mu kotkowi. Amanda, co ci się stało z oczami? Ran, a gdzie ja mam uciekać? Ej, gdzie ja mam uciekać? Dobra, Amanda oszalała. Totalnie oszalała, ale... Okej, okay. A dobra, ona może podskoczyć. Dobra, spokojnie. Co jest, ona może przez budynek skakać? What? Nie mam gdzie uciec, nie mam gdzie uciec. Szybko. Może tutaj, do tego budynku obok. Proszę, żeby tu było jakieś przejście. Za tym? Okej, okay. Tutaj nie mogę na ulicę wbiec jak coś, także nie o to chodzi. Nie, idzie po mnie. Odejdź, wariatko. Dobra, ona idzie tędy. Wiecie co, muszę ją trzymać na dystans. Gdzie mam uciec? O, jest. Czy wszystko są w porządku, Amanda? Dobra, udało się. Także Amanda miała jakiś atak. Ty, ona się zaczyna śmiać. I wróciliśmy. Wróciliśmy z powrotem tutaj i... Nasze ciało zostało wyrzucone? What? Co jest? Co to za... Zła Amanda? Co ja... jak ja mam... Chwila, jak ja mam ją zaatakować? I co... Mam... Dobra, mam baseball. Oczywiście, klasyczny... Klasyczny baseball. Tylko, że za bardzo... Powiem tak, za dużo jej nie robię, niestety. Halo? Ej, to jest dziwne, bo ja macham. Jest, szkielety. Oj... Troszeczkę to będzie trwało pewnie, ta walka, ale spokojnie, poradzimy sobie ją i pokonamy złą Amandę. Chociaż myślałem, że ja tak naprawdę cały czas robię dobry ending, a okazuje się, że nie. O, jest! 97, 95, 90, 87. Dobrze, bijemy. Czyli trzeba będzie unikać po prostu tych ataków. Następnie po prostu poczekać, aż się zmęczy. Okej, okay. I mamy z powrotem. Trzeba uważać na kolce. Dobrze, jak ona tych kolców używa... To w tym czasie po prostu ja mogę sobie bić te szkielety. Przepraszam, jak ona używa laserka, to mogę sobie bić szkielety. O! Dobra, użyła tego super ataku. Jeszcze sobie rozwalimy ją. Ty, co jest? To jest bardzo dziwne, że ona tak szybko teraz upadła. Ale może uda się ją teraz załatwić, zobaczymy. Ja myślę, że to wiecie, walka będzie o wiele dłuższa. 10, 7, 5, 3... No nie, no wstała w ostatniej chwili. Co jest? 3 HP masz tylko. Musimy jeszcze rozwalić jednego szkieleta i powinno nam się udać ją pokonać. Zaraz zobaczymy. Halo, szkielecie? Okej, okay, nie ma szkieleta. Na razie, szkielety... A, czyli szkieletów w ogóle nie miało być? Dobra, Amanda, zła Amanda została pokonana. Cześć. Mam nadzieję, że Amanda, wszystko u ciebie dobrze. I wytrącę ci z głowy te wszystkie twoje rzeczy. O, leży! Zabiliśmy Amandę. Ty, co ją wciąga? Nie! Pomóż mi! Dobra, czyli Amanda pewnie przez kogoś jest jeszcze kontrolowana? O, epizod 4! Ej, byłem przekonany, że to już wiecie, jest koniec gry, a okazuje się, że nie. Że to będzie, to jest trochę dłuższe, także fajnie, że tak to wygląda. Dobra, czyli zła Amanda została pokonana. Zobaczymy, jak będzie wyglądał epizod 4. Pewnie... O nie! Amanda została zraniona. Czekaj, a czemu to uli... Czy powinniśmy wybaczyć Amandzie i jej pomóc? A co jeżeli nie? Jest! Dobry pomysł, powinniśmy jej pomóc. Ej! A jeżeli bym kliknął nie, to co Uli by jej zrobił? O! Jak się czujesz, Amanda? Good ending, czy nie good ending? Amanda? O nie! Gdzie Amanda poszła? Chyba nie powinienem jej
wybaczać. No, to chyba był... To był bardzo zły pomysł. No nie mówcie, że jeszcze raz będę musiał z nią walczyć. Co ty robisz? Okej. Okay. Bad ending, czyli bad ending to jest jak ją... chcę uratować, a nie chcę ją zabić? No dobra, to tak to wygląda. Czyli trzeba było ją załatwić. Jeżeli chcecie, abym zrobił drugi ending, dajcie znać. Fajna, naprawdę fajna wersja. Chyba najlepsza, po prostu do tej pory sobie grałem. Ale i tak czekamy na jeszcze bardziej rozbudowaną grę. No i oczywiście napiszcie w komentarzu, jaką grę chcecie zobaczyć następnym razem.